nie, wszystko znowu będzie w internetach, no. Będzie! Nie, muszę być grzeczny. Wiesz co? Ten refren jest chyba za każdym razem dwa razy, nie? To poczekaj, muszę sobie zrobić małą taką annotation, żeby później się nie pomylić. Cyk i... Proszę, ja ciebie... Pyk. Dobrze, spróbujmy. Zagrać zagrałem, ale dzieci z tego nie będzie. Nie do końca mnie się podobają te blachy, kurde. Możemy je zmienić. A co ty masz inne? No mam. No to pokaż ja mnie jestem... tu, bo ta blacha mi nie działa. Dobrze, dobrze. Bo ona jest do cichego jakby grania. Dobrze. Nie ma w ogóle, wiesz, ja mam taką takiego... blachę pod tytułem na przykład... Zaczynasz mówić po polsku. Blachę do głośnego grania. W sumie gdybym miał powiedzieć po polsku, to powiedziałbym HHX. To by nie byłoby po polsku. Ona jest bardzo dobra. Blisko tej, zobacz. Nie, ta jest wyższa. Ale nie wiem, czy nie są za blisko siebie, nie? A co jest po pianinku? Tego nie wie nikt. Ciebie nie ma, mnie. Tych refrenów na końcu jest... Ile fabryka dała, nie? Trzy, no właśnie. Nie nauczyłem się formy. Nauczyłem się formy. No. Wszystko napisane jest. No. Spróbujmy się. Dobra. Już musiałem poplątać te słuchawki oczywiście, nie? Coś mi tu nie do końca działa jeszcze. Blacha niestety. Wziąłeś sobie kawkę? Jakby im brakowało wszystkiego środka, ładnej góry. Mam jeszcze do wyboru, jeszcze mam dwie blachy do wyboru. No i ten werbel nie jest taki, za mało kraku ma takiego, wiesz. Niby możemy tak, a jednak nie. Możemy spróbować to Pilipina stroić niżej i ciekawe, co się wtedy wydarzy. Tutaj mam do sprzedania taką blaszkę. Sabian Evolution HHX. Podpis? Będzie? Jest Dave'a Weckla już, także mój nie jest, jak, nie jest konieczny. W żaden sposób nie jest konieczny w tym momencie. 36. Rzuć mi jakąś pałkę, proszę. Mhm. Okay. A, wuja. Co? Pusty luk się zrobił w ogóle. Aha, wiesz co, no jest problem, kurczę. PPP, Concept Series i Penta with gold hardware and nice... Zamknij nice black shell and very, ale to very nice black head. Something like that. Przepraszam, sounds like that. Myślisz, że następną trasę pojedziemy do Stanów? Black sticks with black snare. That's my sound. Rozumiem. Powiedz mi teraz, Maksiu, opowiedz nam o tym, jak długo trzeba nie myć sticksa, żeby był czarny. Tak, teraz zaprezentuję Państwu sytuację następującą. Jak żelki Haribo działają na brzmienie, prawda, naszego werbla. Przepraszam, ale muszę się połączyć ze studiem w Warszawie. Halo, studio w Warszawie? Dobrze, tak. O kurde, panie! No teraz to możemy grać. Znasz kapelę Ciupaga?
bardzo zacne chłopaki z gór, robiące fajną robotę, doskonali muzycy. Robisz podpierduchę, rozumiem. Kolejny singiel, który napisałem w połowie 2020 roku, to taki szybki numer, do którego zaprosiliśmy kapelę Ciupaga, na czele której stoi Piotrek, wokalista, i chłopaki nagrali już demo do tego utworu, a my jedziemy w tej chwili do Mirka nagrywać bębny, ponieważ cała sekcja rytmiczna jest po naszej stronie, włącznie z oczywiście pianem, które ja zagram. Im bliżej jesteśmy końca, tym numer coraz bardziej mi się podoba. Że prostszy numer to... To co? To od razu, nie? Wiesz co, to jest drugie podejście w sensie stroju, nie? No. To jest lepiej, bo był Ferbel, był w F, nie chciał grać do numeru, nie? W G się odzywa już dużo lepiej. Dobry! COVID-owy przyjaciel, jak to? Już daleko już za mną! Tak? Kurde. Także wszystko jest w porządku. Podoba ci numer? Numer jest super. Kto śpiewa? Tak. Mój numer. I nie spodziewałem się w ogóle, że on będzie miał taki góralski klimat. No ja też. Tak. Także jestem mocno zaskoczony, ale podoba mi się. Fajny, dynamiczny kawałek. Fajnie. Wchodzi do głowy. No. Także... Ja rzadko piszę szybkie numery, ja piszę wolne numery, nie? Prawda. Ale to ja myślałem, że... Bo po tym wstępie tak myślałem, że po prostu ty napisałeś wolny numer, a potem zrobiłeś go dwa razy szybciej. Nie. Ale mój charakter jest. Jest. No dobrze, podoba no to mi się. Właśnie, chciałem cię to podoba zapytać, bo się już martwiłem. I bardzo dobrze wchodzi ten takie... To, co tam klawiszek gra w demówce. No. A potem oni grają na tych skrzypeczkach to no. Wszystko. To dobrze wchodzi ten temat. Na bębenku cicho gra. Tralala. Tu będzie, wiesz, jaka jazda. Wiem, co będzie, tak. Ale nie, ten numer mi się bardzo podoba, ten szybki. Z tymi, dobry jest, będzie. Pędzi z ciupagą, będzie, kurde, normalnie. Ciebie nie mam nic. Bardzo, bardzo lubię, jak tak mówisz, Maksiu. Czuję się wtedy taki doceniany, wiesz? Zgadzam się. A to prawda, no. Mirka nie ma strojących bębnów. Jakby jeszcze sam sobie zagrał na tych bębnach, to po prostu byłby mistrzem Europy. Jakbym tyle umiał, co ty, to pewnie bym mógł zagrać, no. Ale co to by była za frajda samemu ze sobą tak pracować, nie? A tak, wiesz, tak przynajmniej mam tą frajdę, że mogę ci nastroić bębny. Tak. Zawsze mi to ten... Interesowało, ja nie? Ja uwielbiam grać na bębnach, tylko że nie potrafię. A żeby było śmieszniej, grałem w kapeli na bębnach. A wiesz, kto mnie grał na klawiszach? Kto? Gabriel Fleszar. To poważny zawodnik. Czyli wychował się u ciebie. Nie, no mieliśmy taki band we Wrocławiu. Graliśmy razem na festiwalu w Bolkowie w 97 roku. O jest, kiedy to był? Panie. Zaraz będzie 100 lat. No. Dołożę coś, nie? Od siebie takiego, co się rozwala ci czachę, nie? W dobrą stronę idziemy, pomęczmy to jeszcze chwilę, dobra? Myśląc inaczej, zaczynasz grać inaczej. O tak! Tak, to jest ten groove. No coś umiesz, no. A! Widzisz? Ma racja, no. Ta-ta-ta-ta-ta, zamiast... Ta. Nawet je trochę, kurde, ociągnij. Mm-hmm. Ważne, żebyś z werblem zdążył, nie? Ta, chyba, że ci za szybko, to zwolnimy tempo. Możemy. Ale ten werbelek? Kurwa, zajebisty. Dobry zakup. A gdzie? Czuję moc, czuję, że będziemy takie numery robić, no. Że to jest koniec. O, i tutaj zobacz. Będzie radykalna zmiana, która może pomoże. Może pomoże. To jest bardzo ciekawa opowieść. Proszę, opowiedz.
2007 rok, zespół niejaki Amaryllis wygrywa Złotą Świnię. Festiwal w Zielonej Górze. Pod tytułem Nie bądź świnia. Jedną z nagród właśnie, którą dostali, była ta świnia. I mi ją podarowali. I podłożyli ci świnię. Podłożyli mi świnię. Teraz ja mu podłożę świnię. To może ta świnia mi pomoże trochę. Czekaj, to ja ją tu gdzieś postawię. Tu, o. O. Wziąłeś? Świnia ci patrzy na nogi, żebyś nie grał za przodu. Dobra, chodź ty. Spróbuję. No, jedziemy.